kanał Niebajki zaprasza do wysłuchania krótkich opowiadań Marii Stabrowskiej pod tytułem Legendy o świętych. Święty Jacek ze sławnego i świątobliwego rodu od Rowążów, ze wsi Kamień w Księstwie Opolskim, pochodził święty Jacek. Bogaty był i możny, a jednak ubogie życie w klasztorze ojców dominikanów sobie obrał i pracy misjonarskiej się poświęcił. Wielkie zmartwienie miał książę Włodzimierz III Kijowski. Ukochana jego córka, zapatrzywszy się zbyt długo na słońce, zaniewidziała. Nie wytrzymał słaby wzrok dziewczęcy tego przeogromnego i przesilnego blasku latarni niebieskiej, którą Bóg zawiesił, by grzała ziemię, i książęcą dzieweczkę ogarnęły ciemności. Wzywał książę najznakomitszych doktorów i znachorów z Moskwy, z Nowogrodu, z Carogrodu. Nic nie pomogli. Narzekał książę, płakała księżna nad niedolą córki, a księżniczka nad swoim nieszczęściem. Nie zobaczy już nigdy słońca, które ją oślepiło, ni kochanych rodziców, ni Dniepru, co szeroką wstęgą przerzynał Kijów, ni złotej bramy. Gdy tak wielka rozpacz i żal nad dolą księżniczki panowały na dworze wielkoksiążęcym, z sąsiedniej Polski szło ku nim uzdrowienie i radość. Święty Jacek dążył ku Kijowowi w pochodzie swej pracy misjonarskiej, wprowadzając w zdumienie i pogan, i prawosławnych swoją świątobliwością, wszędzie, gdzie się zatrzymywał. O jego przybyciu do Kijowa doniesiono do zamku. Poślij po tego świętobliwego męża, ojcze, błagała nieszczęśliwa księżniczka. Ja tak pragnę oglądać znów ten Boży świat. Przyszedł święty Jacek do zamku na wezwanie władcy i dobrotliwym spojrzeniem, ogarnąwszy stojącą przed nim księżniczkę, położył jej ręce na głowę i modlił się do Matki Bożej, błagając ją o wstawiennictwo za tą małą księżniczką. Nagle drżenie przebiegło po ciele dziewczątka. Osunęła się na kolana, nie mogąc ustać ze wzruszenia. Ojcze święty, ja widzę i ciebie, i niebo, i rodziców ukochanych, i wszystko dookoła. Płakali wszyscy z radości, i ojciec, i matka, i dworzanie. Cieszyli się poddani, że smutek i ból opuścił mury zamku ich władzy. Za jej wstawiennictwem, z poparciem księcia Włodzimierza III, wybudował święty Jacek w Kijowie kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny na placu zwanym Kreszczatikiem i założył tam klasztor dominikanów. Posąg Matki Bożej naturalnej wielkości, wykuty z kamienia, stał w ołtarzu i co dzień widać można było księżniczkę klęczącą u stóp tego posągu. Cztery lata przebył święty Jacek w klasztorze w Kijowie. Postanowił wracać do Krakowa. Ostatnią mszę świętą odprawiał w kościele przed swoim wyjazdem, gdy Tatarzy, niespodziewanie przedostawszy się do miasta, napadli na klasztor i kościół. Nie było czasu na obronę lub ratowanie mienia klasztornego. Święty Jacek w ornacie, jak stał przy ołtarzu, wziął puszkę z Najświętszym Sakramentem i uchodził z braćmi zakonnymi z kościoła. Odwrócił się do wyjścia, gdy usłyszał głos idący od posągu Najświętszej Maryi Panny, pełen łagodnego wyrzutu. Jacku, synu mój, uchodzisz przed pochańcami z synem moim, a mnie tu zostawiasz?
zawrócił do drzwi święty Jacek, a horda już wyła w korytarzach klasztornych, szukając zakonników. Upadł do nóg posągu, wołając żałośnie. O Panno Przenajświętsza, Twój posąg jest zbyt ciężki, żebym go mógł udźwignąć. Weź mnie, a syn mój ciężar ten lekkim uczyni, odpowiedziała mu. Nie wymawiał się więcej. Z wielką czcią i miłością dźwignął jedną ręką posąg, w drugiej trzymając puszkę z Przenajświętszym Sakramentem. Figura święta okazała się lekka jak piórko. Tuląc do piersi te świętości, szedł święty Jacek na czele swoich braci zakonnych, niezauważony przez barbarzyńców, którzy już klasztor burzyli i do kościoła wpadli. W głębokim smutku i żalu pogrążonym skierował się nad Dniepr, ale tu żadnej łódki nie zastał. Tłum uciekających w popłochu od śmierci z rąk Tatarów lub Jassyru zabrał wszystkie łodzie, co leżały nad brzegiem. Nie zawahał się święty Jacek ani stropił. Rozkazał braciszkom zdjąć z siebie płaszcz i rozpostrzeć go na wodzie. Wszedł śmiało na rozpostarte okrycie, a za nim kilku zakonników. Płaszcz zakołysał się tylko i popłynął z biegiem rzeki. Wydostawszy się na drugi brzeg, wziął płaszcz na ramiona i szedł z towarzyszami ku Rusi Czerwonej. Ciężka to była droga. Lasy gęste, pełne zwierza dzikiego. Pola leżące odłogiem, rojące się od żmij i gadów. Pustynie bez osiedli ludzkich. Ale wiodła ich tam szczęśliwie opieka Przenajświętszej Panny, bo po paru tygodniach męczącej drogi, wychudli, z opuchniętymi i poranionymi od traw, cierni i zeschłej ziemi nogami, przybyli do Halicza. Tutaj w kościele złożyli posąg cudowny. Lata całe stał tam, aż go święty Jacek przeniósł do Lwowa, do klasztoru przez siebie założonego.